Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek z siewu pszenicy. Zaraz będziemy przystępować do pracy. W sumie już jesteśmy w trakcie siania. O. Jesteśmy w trakcie siania. Wczoraj skończyłem siać pszenicę z centrali. Zasiana była wczoraj pszenica odmianie Arkadia. A dzisiaj już lecę z moją pszenicą. Tutaj jest zbejcowana trochę. Jeszcze tutaj w workach. Oczywiście betoniarka musi być. Wrzucimy. Mamy, że tak powiem, poranek. Wróciłem z pracy, z nocki. No i człowiek sobie zjadł śniadanko. I jedziemy, także trochę taki jestem otumaniony. No ale nie ma miękkiej gry. Trzeba walczyć i działać, a dzisiaj zapowiadają po południu, ja wiem, koło 16, koło 16 jakieś opady deszczu, więc fajnie by to wyglądało, jeśli pszenica do tej godziny byłaby już w ziemi. Dzisiaj na ten moment do zasiania jest 1, 2, no 3 hektary pszenicy jest przygotowane pod siew, a jeszcze zostanie, że tak powiem, kolejne 3 w tym roku. W tym roku łącznie pszenicy będzie, jeśli się nie mylę, około 8 chyba hektarów, czy trochę nawet ponad posiane. Także trochę będzie. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale to tak naprawdę dowiemy się za rok, w żniwa. I co? I tak, nie jest jakoś tragicznie, ale ciepło też nie jest. Ta jesienna aura już nadchodzi. I co? Zasypę sobie siewnik. Zrobię sobie próbę kręconą, bo wczoraj wysiewałem odmianę Arkadia, dobrze mówię? Arkadia, tak, Arkadia, 170 kg na hektar, a tą pszenicę moją muszę zwiększyć około 200, bo to jest już, nie jest z centrali, już nie wiem w sumie ile ona już ma, pobrałem tam od kolegi. I tak. I zrobimy próbę kręconą, bo każdy pyta, jak się robi próbę kręconą w Poznaniaku. W tym modelu Poznaniaka jest to Poznaniak S04322, chyba coś takiego tutaj, 2 z 85 roku. Kurde. 19 razy kołem kręcimy na 1 ar wysianego pola i ważymy to, co nam spadnie do korytek, i to nam pokazuje, jaką mamy wysianą dawkę zboża na hektar.
wiadomo, że pokaże nam powiedzmy w wiadereczku tam 2 kilo, no to mnożymy to razy 100, no i mamy po prostu normę wysiewu na pełny hektar. Wiadomo, że trzeba jeszcze sobie doliczyć jakiś poślizg koła, bo na pewno taki się znajdzie na polu, tam plus minus, nie wiem, 2-3%, więc tak to się prezentuje. Pszenica fajnie zabejcowana, poszło trochę tej bejcy, no ale to już mamy ochronę jakoś, jak to się mówi, T0. No dobra, teraz przystąpimy do zrobienia próby. Więc co nam przyszykować teraz? Siewnik do próby kręconej, czyli trzeba tutaj lejki odpowiednio zabezpieczyć. Korytka. Korytka nie są oryginalne, także one troszeczkę tak nie do końca pasują, są robione. I dobra. I co my tutaj jeszcze jedno? Pamiętajcie, 19 razy trzeba przekręcić kołem. Zobaczymy na ustawieniu. Ustawienie jest na razie B5. A jakbyśmy sobie zrobili od razu C, bo ja siałem tam na tym. O, dobra, już tam. Zrobimy podwójną próbę. No i co? I lecimy. 19 razy kręcimy kółeczkiem. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19. Coś nam się usypało, sporo. Zobaczymy. Że 126, czyli będzie dość grubo. Dość grubo. Aż będzie za dużo. Pokazuje 240, łopa. Toż to za dużo. Dobra. Musimy zmniejszyć. Ostatnio zgubiłem tutaj rączkę i na razie jest prowizorka. Zanim kupię rączkę, to trochę minie. 204C i tu jest podziałka. No macie podziałkę, możemy teoretycznie sprawdzić. Jest pszenica na normalnych ustawieniach kół zębatych i mamy niby ustawione C5 i pokazuje 240, nam pokazało, tutaj jest 220, także to wiecie, to jest wszystko zależne od tak naprawdę masy tysiąca ziarenek. Spróbujemy zmniejszyć,
weźmy może C2. Weźmy, zmniejszymy na C2, zobaczymy, co nam wtedy pokaże. Tak koło 200 kilo. Jak będzie, to będzie ok. Czy na C3? Dobra, tu może weźmiemy na C3. Prowizorka, wszystko to, co działa, a nie głupie jest, to nie będzie prowizorką. Przekręcimy. Dobra, leci. Śrubokręt od razu sobie trzeba schować. Włożymy z powrotem korytka i kręcimy jeszcze raz. Ten już się chyba wyświechtał. Ten już nie działa. Ten jeszcze trzyma to całe towarzystwo w ryzach. Dobra, kręcimy jeszcze raz. Zobaczymy teraz. Dobra, zostawiam. Dwieście piętnaście kilo niecałe. Jesteśmy już na drugim kawałku. Tamto jedno pole zostało już zasiane. Teraz lecimy z kolejnym. Teraz ścieżka. No i widzicie, nawet pole jest w miarę uprawione po tej talerzweczce naszej. Gdzie jeszcze bryłki są, bo tutaj no gdzieś ciężko się to orało, to pole strasznie twardo było. 60 obłożona towarem, jak i z jednej, jak i z drugiej strony, ale działa na słuchaweczkach, muzyczka i robota leci. Jak jest dobrze doprawione, to i fajnie też się sieje. Nawet mało ziaren trafia się na wierzchu. Większość jest przykryta ziemią po prostu. Więc schody powinny być zadowalające.
sobie ścieżki. Przydałoby się zrobić jakieś elektroniczne, żeby nie wychodzić z traktora. Ten worek, bo mi tutaj przeszkadza. Hejo, zmieści się? Się zmieści. Jak to się kręci jeszcze? Leci.